Żyjemy w kraju, gdzie w XXI wieku, no bez dwóch zdań, jest pani przedstawicielką tej literatury wysokiej, tak to nazwę. Mam nadzieję, że chociaż środka. A tymczasem najbardziej poczytnymi, najbogatszymi, najchętniej kupowanymi są właśnie przedstawiciele trochę takiego literackiego disco polo. Blanka Lipińska, pan Mróz. Czy to trochę boli? Bo... Czy mnie to boli? Nie. Ja myślę, że oni robią swoje. No akurat nie znam osobiście ani jednego, ani drugiego. Jeśli chodzi o Remiusza Mroza, to on jest osobą niezwykle pracowitą i on nie jest celebrytą. On naprawdę siedzi, pisze i pracuje. Znaczy nie w takim pojęciu, że gdzieś tam chodzi. No odniósł ogromny sukces, na który bardzo ciężko pracował. No trochę inaczej ma się z panią Lipińską, no, która napisała, no zawsze dobrze się sprzedają powieści erotyczne dla mamusiek. No, no to każdy może napisać, tak? No napisała akurat ona i odniosła ogromny sukces. Czasami pojawia się takie rozczarowanie, że na przykład pani Lipińska sprzedaje miliony egzemplarzy, a ja tylko setki tysięcy, ale zaraz mi się przypomina, że niektórzy pisarze nie mają tego szczęścia być docenionymi za życia. Natomiast oczywiście tak nie powinno być. Ta literatura taka niskich lotów powinna być bardzo marginalna. A tymczasem ja mam wrażenie, że jest jej coraz więcej, jeśli chodzi o procenty. Coraz więcej jest takich książek, które z założenia służą temu, żeby je wziąć, przeczytać na plaży i nawet gdzieś tam zostawić, bo nie warto ich brać i kłaść na półkę. To oczywiście nie poprawia stopnia czytelnictwa w Polsce, bo na przykład bardzo często w takich książkach są błędy merytoryczne, błędy narracyjne, stylistyczne. Człowiek niczego się nie uczy, czytając taką pozycję. Niczego się nie dowie, niczego nie przeżyje, nie rozwinie sam własnego mózgu w żaden sposób. No niemniej jednak takie pozycje się pisze, takie pozycje się sprzedaje i one są bardzo poczytne. Przerwę. Blanka chciała zrobić rewolucję seksualną, ale... Ja myślę, że ona chciała zarobić. Myślę, że to z rewolucją seksualną to nie miało nic wspólnego. Może ona tak mówi na potrzeby marketingu. Oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że ona wybrała taki temat, o którym umiałaby się wypowiedzieć i ona się nie boi pewnych rzeczy. Poza tym ona nie ma ambicji być pisarką. Ona napisała taką, a nie inną książkę.